Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy sobie jeździć Volkswagenem Corrado, którym w ostatnim odcinku pod koniec sobie po prostu go wybrałem i sobie nim troszeczkę pojeździłem. I powiem Wam, że on naprawdę bardzo fajnie brzmi, bardzo mi się spodobał. W odcinku muszę powiedzieć Wam jedną sprawę, bo ja właściwie już nagrywałem odcinek z Volkswagenem Corrado, ale niestety nie nagrał mi się dźwięk z konsoli, bo wyłączyłem to w programie. Znaczy gdzieś tam ściszyłem coś tego i mi się całkiem to popieprzyło. No i pomyślałem, no nie no, wrzucić czy nie wrzucić, bo jest tylko sam mój głos, nie ma dźwięku z gry, a Corrado bardzo fajnie brzmi, więc chciałem, żebyście usłyszeli ten samochód. No i powiedziałem, nie, kasuję całe nagranie, nagram to jeszcze raz. A ponieważ zawsze w niedzielę sobie odpoczywam, no to postanowiłem zrobić taką akcję na Facebooku, że jak zbierzecie te 400 lajków pod postem, no to nagram to właśnie w niedzielę i wrzucę jeszcze tego samego dnia, gdzie ja zawsze na przykład rendering ustawiam na noc, bo to bardzo długo trwa, żeby nie zajmować sobie czasu w ciągu dnia. No ale że zdobyliście te 400 lajków, zalajkowaliście to 400 razy, no to nagrywam to dzisiaj specjalnie dla Was. I powiem Wam, że bardzo dużo powiedziałem w tym odcinku o tym Corrado już. I nie omieszkam Wam tego powtórzyć, jeśli nie zapomnę wszystkiego teraz. Ogólnie to tak, stuningowałem sobie troszeczkę Corrado, to znaczy samochód ma normalnie napęd na przód, standardowo, seryjnie. Ja tutaj zmieniłem na napęd na tył, żeby było więcej zabawy, chociaż on ma troszeczkę za mało mocy, żeby można było tutaj, nie wiem, jakoś zajebiście fajne drifty wyprowadzać. Ale i tak lepiej zarzuca. Jest to odczuwalne i to jest właśnie fajne w Forzie, że możemy sobie dostosować samochód, jeśli na przykład chcemy poszaleć z napędem na tył. A w rzeczywistości zastanawialiśmy się, jak ten samochód mógłby wyglądać podczas driftu. No bo wiadomo, że to nie są może idealnie odwzorowane osiągi samochodu, czy idealnie odwzorowany ten drift, czy przełożenie napędu na tył, ale chodzi tu o taki smaczek, no nie? I naprawdę samochód zachowuje się inaczej. To nie jest tak, że zmieniliśmy sobie ten napęd na tył i samochód praktycznie zachowuje się tak samo jak z napędem na przód. Oczywiście mógłbym tutaj dołożyć więcej mocy, bo obecnie samochód znajduje się w klasie D, czyli w takiej, jakiej był seryjnie. Natomiast po dodaniu tego napędu, czy po zmianie napędu na tylną oś, samochód stracił troszeczkę mocy i musiałem to zrekompensować, dodać po prostu jakiś tam element, chyba nie wiem co ja tam, filtr powietrza dałem, nie filtr, chyba chłodnicę jakąś dałem. No i właśnie, o proszę. Ta, jedziemy z nim. Także musiałem tutaj troszeczkę zmodyfikować Corrado, niewiele... o kurde, to jest klasa A, a ja mam klasę... Ja mam klasę D. Nie wiem, czy ja mu dam radę. Cholera. Jak słyszycie, Corrado bardzo fajnie brzmi. Nie ma więcej mocy niż seryjnie, to znaczy nie ma więcej punktów tych klasowych. Ale gdzie on pojechał? Cholera. Tak, i teraz mam napęd na tył. Ale powiem Wam, że samochód no niewiele lepiej jeździ niż... O, żeż mordę, jak on jeździ? On pojechał w ogóle gdzieś na skróty. Rzeczywiście tam można... O, było jechać. Cholera. Damn it. Ale może się jeszcze uda. Tu nigdzie nie mogę skręcić w... W razie czego to go jeszcze raz wyzwę, bo... Aha. Chyba nie mogę go jeszcze raz wyzwać, bo nie dostanę tych punktów po prostu. Sobie mogę skrócić kawałeczek, ale... O kurde, słaby ten skrót. Zaczął padać deszcz. Później... Moment. Pojedziemy tu, a co? Później pokażę Wam, jak się tym samochodem driftuje. Driftuje się słabo, to są takie power slide. Troszeczkę to Corrado teraz potrafi ten drift prowadzić bokiem. No ale wiadomo, to jest jeszcze za mała moc. To jest za mała moc, żeby Corrado mogło samo z siebie tak pięknie driftować ładnie bokiem, jak powiedzmy nasz Mercedes z poprzedniego odcinka. Ale muszę Wam powiedzieć, że i tak fajna sprawa, że mogliśmy sobie ten napęd zmienić. Z napędem na przód jest po prostu nudno. Przynajmniej z samochodem, który ma bardzo mało mocy. Dobrze, okazuje się, że to jadę pierwszy. Ja sobie tak masakrycznie skróciłem, że koleżka tam chyba nie da rady mnie dogonić, bo nigdzie ich długo nawet w okolicy nie widzę. Fajnie. Dobra, myk. Świetnie. Zdobyłem sobie kilka poziomów na poprzednim odcinku. Te poziomy mi wlatują jeden po drugim, bo cały czas wykonuję jakieś drifty, jakieś stunty wyprzedzenia. 58 tysięcy, nieźle. A ulepszyłem sobie troszeczkę te punkty zalet w tym odcinku, którego niestety nie macie okazji zobaczyć. Ale tak naprawdę na tym odcinku niewiele się aż tak wydarzyło. Zrobiłem sobie jedne mistrzostwa, w tym właśnie Corrado. Zależało mi, żebyście sobie zobaczyli ten samochód, dlatego jadę z nim jakby znowu z mojej perspektywy, ale dla was jadę nim po raz pierwszy. Padło takie pytanie na wczorajszym live'ie, które prowadziłem. Lucek, Need for Speed 2015 czy Forza Horizon? Mimo że Forza już wyszła jakiś czas temu na konsolę i no wiadomo, troszeczkę graficznie może odstaje od Need for Speed'a, chociaż niekoniecznie. Ja wam powiem, że tutaj grafika aż tak dużej roli nie gra, z tego względu, że grywalność, no ja na przykład w GTA Online przez dłuższy czas grałem na słabszych teksturach, jakichś tam nie grałem na maksymalnych ustawieniach, jak się ostatnio okazało, mogę sobie na takich ustawieniach grać i w ogóle mi nawet FPS-y nie spadły. Tylko o co tu chodzi? Chodzi o grywalność, chodzi o zabawę, jaką czerpie się z gry, prawda? Ja w tej Forzie naprawdę lubię tą grafikę, ona jest spoko, ona mi nie przeszkadza, ona jakoś nie jest dla mnie ani za dobra, ani za słaba. Jest ok, po prostu taka mi wystarcza, żeby sobie komfortowo grać, dobrze się bawić, a nie potrzebuję zaraz jakichś tutaj, nie wiem, efektów, żeby sztucznych, żeby, nie wiem, jakieś może modyfikacje są, chociaż na konsolę nie ma modyfikacji, ale jakby ktoś chciał prowadzić modyfikacje, powiedzmy, żeby droga się cały czas świeciła, albo żeby był cały czas zachód słońca jakiś piękny, ja tego nie potrzebuję, po prostu bardzo fajnie się jeździ tymi autami, jest masę możliwości tuningu i to nie takiego tuningu jak właśnie w nowym NFS-ie, że wsadzamy wszystko na maksa i samochód jest wtedy najlepszy. Tutaj nie ma tak, to jest właśnie podstawowa różnica między Need for Speedem, chodzi o tuning, podstawowa różnica między Need for Speedem a Forzą, że tutaj nie ma tak, że włożysz do samochodu wszystkie możliwe najlepsze części polepszające moc, powiedzmy, i samochód będzie nagle najlepszy. Nie. Widzieliście odcinek z Agerą, ja tam miałem naprawdę masę koni. Mogłem ten samochód jeszcze dodatkowo stuningować, ale po tuningu osiągów wcale nie jechałem lepiej. I to była kwestia osiągów, to była kwestia dostrojenia tuningu, z którym ja jeszcze tak dobrze zapoznany nie jestem, dlatego to jest w Forzie fajne, że każdy może sobie wypracować taki tuning, jaki dla niego będzie odpowiedni. No niby w Need for Speedzie też coś takiego mamy, ale chodzi tu o fakt, że w Need for Speedzie wsadzimy sobie wszystkie części na maksa, mamy wymaksowany samochód najlepszy. A tutaj tak nie jest, tutaj musimy z tym tuningiem troszeczkę powalczyć, pobawić się tymi ustawieniami, poczytać powiedzmy jakieś poradniki, jak to zrobić, co na co wpływa. I wtedy możemy się tak naprawdę cieszyć tym autem, które sobie, powiedzmy, jakoś tam przerobimy, dostosujemy do danego typu wyścigów czy coś. I to jest podstawowa różnica. I ktoś się zapytał, Lucek, co jest lepsze właśnie, czy Need for Speed, czy Forza? I teraz dla każdej osoby będzie to inna odpowiedź, no bo każdy ma inny gust, każdy lubi co innego w grach. Dla mnie na przykład bardziej podoba się Forza, bo jest tu wiele możliwości, jest więcej aut też. No to jest zaleta, bo mamy większy wybór i mogę sobie wybrać takie Corrado, pojeździć jeśli chcę. Mogę sobie wziąć Agerę, pojeździć nią jeśli chcę. A mogę też wziąć sobie jakiegoś Golfa MK1 i też nim sobie pojeździć, zrobić z nim sobie co chcę, nie wiem, napęd 4×4, dodać mu 1000 koni. Albo mogę mu dodać po prostu 50 koni i jeździć z napędem naprzód, nie ma problemu. A w Need for Speedzie tego nie ma, ale znowu w Need for Speedzie jest fajny klimat, jest klimat taki, można powiedzieć, filmowy, undergroundowy, to na co czekaliśmy od dłuższego czasu. Twórcy spełnili nasze oczekiwania wobec NFS-ów, wobec gier tego typu, czyli arcade'owych, typowo arcade'owych gierek, gdzie możemy poczuć ten klimat, powiedzmy, tuningu, klimat, nie wiem, jakiegoś tam współzawodnictwa, bo tutaj w Forzie wszystko jest tak na lajcie, no nie? No a tam jest tak bardziej zadziornie, możemy fajnie oklejać samochód, tutaj też. Możemy sobie przede wszystkim robić fajne przeróbki, których w Forzie brakuje, bo tutaj twórcy bardziej skupiali się na takich przeróbkach typowo seryjnych. Oczywiście możemy dodać sobie jakiś spoiler, na przykład do Corrado jest kilka tam modyfikacji i można dodać sobie jeszcze progi tutaj inne, można dodać spoiler taki większy, można dodać z tyłu zderzak, no i z przodu zderzak, który sobie właśnie dodałem. Ale te zmiany nie są aż tak drastyczne, nie są tak, nie wiem, takie duże jak w Need for Speedzie i może tego niekiedy brakować, mi tego brakuje, bo chciałbym na przykład zrobić z samochodu sobie coś fajnego, na przykład z Hondy S2000, którą lubię, chciałem zrobić sobie po prostu fajny samochód, taki, który by mi odpowiadał i udało mi się to naprawdę, do Need for Speeda z tego względu lubię sobie wracać. O kurde, tutaj z przodu chyba Veneno jedzie. Tak, piękne Veneno. Znaczy ja wiem, czy takie piękne jest, z tyłu piękne, ale z przodu nie do końca, mi się nie podoba z przodu. I no tutaj każdy powinien wybrać. Myślę, że Need for Speed jest bardziej tworzony dla młodszych odbiorców. To nie znaczy, że gorszych, młodszych, bo nie wiem, głupszych czy coś, tylko po prostu tam jest ten klimat taki bardziej zabawkowy. Nie ma tutaj nie wiem, jakby tuningowania takiego bardziej zaawansowanego, że musimy coś tam dobierać, ciśnienie opon zmieniać i tak dalej. Tam jest ten tuning bardziej taki zabawkowy, jak ja to mówię, ale też bardzo fajny, też ja bardzo lubię grać w Need for Speeda tego 2015, fajnie się tam driftuje, fajne są te kaniony i można dostosować sobie samochód do swoich upodobań, to też jest bardzo fajne. Dobra. O, nowy poziom. Co teraz wygramy? W odcinku, którego nie zobaczyliście i którego nie zobaczycie, ale zajebiście. Wygrałem Nissana Skyline'a GTR R34. O Boże. A w odcinku, którego nie zobaczyliście, wygrałem Mitsubishi Lancera 6. O man. To już wiecie, czym będę jeździł w następnym odcinku. Ja pierdzielę. Nissana Skyline'a. No man. Spróbowałbym symulację. Samochód wykorzystuje sztuczną inteligencję gryfora w kierunku jazdy. Które efekty fizyki są łagodzone, tak aby ułatwić jazdę. No dobrze, a jak weźmiemy sobie symulację, zobaczymy, jak się będzie mi jeździć teraz. Dostanę trochę więcej do wypłaty. Mam nadzieję, że uda się opanować ten samochód. Mam wyłączoną kontrolę trakcji. Zobaczymy, zobaczymy. Kolejna sprawa właśnie, czyli poziom trudności. Możemy praktycznie, prawie że symulacyjnie ustawić sobie sposób prowadzenia auta, czego nie można zrobić na przykład w Need for Speedzie. No i tak jak mówię, no Need for Speed wystarcza troszeczkę innych wrażeń niż Forza. Tam jest bardziej klimat, a tutaj bardziej sama jazda autem, sama w sobie, taka czysta jazda autem jak w Test Drive Unlimited 2 powiedzmy, czy ogólnie w serii Test Drive. Dobra, musimy tu uważać. Poziom trudności jest akurat taki, jaki mi odpowiada. On odpowiada moim umiejętnościom. Oj, 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 troszeczkę bardziej zarzuca, jak gdyby. Także ja nie zamierzam tego poziomu zmieniać, jest spoko. Wcześniej próbowałem ustawić sobie na pro, ale pro to już jest za duży hardcore, nie dawałem sobie tam rady. A teraz daję radę sobie wyprzedzić, powiedzmy, wszystkich i nawet wygrać, chociaż czasami zdarza się drugie czy trzecie miejsce. No ale to jak się zagadam albo zacznę za mocno driftować, no to wtedy jest problem. A jak widzicie, teraz udaje się nawet ich doganiać. Ładnie. No i na tym sposobie jazdy symulacyjnym jest jak na razie wszystko ok. Radzę sobie. Dużej różnicy nie ma po przesiadce z tego trybu jakby normalnego, czyli prawdopodobnie teraz bez wspomagania jeżdżę takiego przez grę. No i jest spoko. Patrzyłem, co to za auto było. Tutaj z przodu mamy... Ach, mamy Peugeota 209. Nie mam pojęcia. Sprawdzimy po wyścigu na tablicy. Rzuca troszeczkę dupką, muszę uważać na to. Pada deszcz, jest ślisko i Corrado wykazuje takie zdolności do driftu, do zarzucania, do jakiegoś power slide'u. O, na przykład teraz, nie? Może tego nie widzieliście, ale ja to czułem, że już troszeczkę kółko ucieka. Trzeba na to uważać. Gonią mnie tam. Szkoda, że tutaj nie ma takiej opcji, że można się spojrzeć do tyłu i kierowca patrzy rzeczywiście do tyłu, a nie, że mamy nagle kamerę ze zderzaka z tyłu. No nie, szkoda, że nie można sobie w pełni obejrzeć tego samochodu w kokpicie, ale i tak dobrze, że jest chociaż deska rozdzielcza. Nie wiem, jak on by tutaj wyglądał, ale wydaje mi się, że te samochody w Fordzie są naprawdę świetnie odwzorowane i bardzo, bardzo wiele, jak nie wszystkie szczegóły są ładnie pokazane. A tym bardziej to jest ciekawe, bo zobaczcie, mamy tutaj tak wiele aut i w każdym aucie mamy piękny widok z kokpitu i każde auto wygląda po prostu pięknie ze środka. To jest też niesamowite dla tej gry, że ile ona pracy wymagała, ile pracy włożono w jej produkcję, aby to tak wszystko ładnie wyglądało. Tutaj przede wszystkim samochody są bardzo ładne, jeśli chodzi o wykonanie modeli. Nie ma tutaj jakichś niedoróbek, jakichś niedociągnięć. Oczywiście tych modyfikacji jest niewiele, ale mamy pewność, że każda modyfikacja jest w 100% dopracowana. Mogę sobie jeszcze tutaj coś z tuningiem porobić. O, ciśnienie, raczej wszystko. Może bym troszeczkę zmniejszył ciśnienie na tył ze względu na to, aby była lepsza przyczepność po prostu. Skrzynia biegów. Tu bym dał troszeczkę na przyspieszenie, bo jest moim zdaniem za słaba, aż takiej wysokiej prędkości maksymalnej nie potrzebuje. Weźmy sobie 233 tam było. Teraz będzie 231 i to myślę, że w 100% wystarczy. 230 km na godzinę jak dla Corrado, dla tej klasy to jest spoko. Mogę dzięki temu troszeczkę przyspieszenia sobie dodać. Jedziemy. Teraz powinienem mieć troszeczkę lepsze przyspieszenie, a przynajmniej biegi powinny mi się zmieniać szybciej, bo są krótsze. Punkt kontrolny, tak, teraz będzie jazda przez punkty kontrolne, mogę sobie skracać, ciśnienie w oponach jest niższe, ale też mamy pogodę bardzo ładną, nie jest to pogoda deszczowa jak w przypadku poprzedniego wyścigu na okrążenia, więc i powinienem mieć lepszą przyczepność przez te właśnie mniejsze ciśnienie w oponach, a także ogólnie powinno jechać się lepiej. Właśnie, mógłbym w sumie, bo mam małą moc, jeśli chciałbym, aby Corrado lepiej driftowało z taką mocą silnika, mógłbym właściwie obniżyć ciśnienie, czy raczej zrobić wyższe ciśnienie w oponach z tyłu, żeby była mniejsza przyczepność. O! To nie jest głupi pomysł. Można tego spróbować później. Dobra, ale najpierw się ścigamy tutaj. To chyba jest Skoda... Nie, to jest... A, to jest Volkswagen Scirocco chyba. Albo Passat, nie, to chyba Scirocco jest. O, jeden się tam chyba zderzył. Ładnie idzie. Teraz, nie wiem, mam ten tryb symulacyjny, ale ja nie jestem w stanie odróżnić, czym się różni symulacja od tego trybu normalnego, lekko wspomaganego przez grę. Naprawdę. Wydaje mi się, że to jest w dużej części to samo. Troszeczkę, nie wiem, ale to są czysto kosmetyczne chyba sprawy, bo... Wydaje mi się, że troszeczkę samochód jest taki bardziej luźny. Wow, to było fajne. Dobrze, że opony wjechały troszeczkę na gruntową drogę, czy raczej na off-road. Po prostu na te krzaki, krzaczory. Bo wtedy mogłem ładnie ten drift poprowadzić. Spaduwa! Gdzie mi tam? Z tyłu siedzieć, o. Nie, ja trzymam się lepiej prawej strony, bo nie wiem, czy tam będę mógł zjechać sobie. Może będą te barierki po środku i nie będę mógł, ale rzeczywiście mogłem. Dobra, to zrobimy ładniejszy głów. I gitara. I zobaczcie, mam szóstkę i tak, ach, już się te biegi powoli kończą. I zobaczcie, że ja wcale nie potrzebuję tutaj jakiejś wielkiej prędkości maksymalnej. Te 230 km myślę, że spokojnie wystarczy. I teraz jadę już na końcu szóstego biegu, a więc ostatniego i zostawiłem wszystkich z tyłu dzięki właśnie lepszemu przyspieszeniu, bo zobaczcie, że tej autostrady było tutaj tak naprawdę niewiele. A zresztą przed każdym wyścigiem można sobie to ustawienie zmienić, więc jeśli będzie więcej takiej autostrady, no to wtedy mogę sobie skrzynię biegów ustawić na dłuższe biegi. To jest zajebiste właśnie. Można sobie dostosować przed wyścigiem samochód tak jak chcemy, tak jak potrzebujemy. Czy to nie jest fajne? Nieźle prowadzisz, stary. Zaczynasz wyrabiać sobie markę. Poziom trudności zmieńmy na Pro i zobaczymy, jak mi pójdzie. 70% więcej kasy, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zdobyć chociaż drugą pozycję. To jest naprawdę wysoki poziom trudności, ale ponieważ poprzednio bez problemów i zgubiłem tych wszystkich graczy bardzo z tyłu, no to myślę, że powinienem spróbować wyższego poziomu trudności. Zobaczyć, jak mi pójdzie. Dobra, na razie trzymam się stawki. Tutaj nie ma miejsca na driftnik teraz, ani na popisywanie. Trzeba się ładnie trzymać ich zakrętów, operować gazem, żeby nie wpaść w poślizg. Tak podejrzewam, chociaż zobaczcie, że trzymam się cały czas tej czołówki. I już jestem na drugiej pozycji, ale wiem, że najmniejszy błąd będzie mnie kosztował spadek na kilka pozycji w dół, albo i więcej. Więc każdy zakręt idealnie. Okej. Jest troszeczkę za ciemno teraz. Dobra, tu są... O kurde, źle podjechałem. Chciałem sobie skrócić, ale są te bandy i przez nie bym raczej nie przejechał moim Corrado. Oj, 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 zarzuciło, ale nie, gdzie? Siedź tam z tyłu. Dobrze. Będzie jeszcze kilka zakrętów, żeby się tam popisać. Oj, cisną z tyłu. No, muszę uważać, nie jest taka łatwa sprawa teraz. Oh shit. Troszeczkę wyleciałem znowu, ale... Jak będzie druga pozycja, to i tak będzie spoko. Chociaż ten poziom mały jest trudny. Zobaczcie, że tego pierwszego nie mogę dogonić, chociaż w pewnym momencie byłem nawet blisko. Nie! O, reszty. Zobaczcie, oni ważą milion ton. Ja nie mogę ich zepchnąć, a oni jak mnie dotkną, to ja już lecę w kosmos. Tracę kontrolę nad samochodem i jest kapusta. Jest po prostu lipa. Kapusta. Kurde, siedzą mi na zderzaku. Nie mogę dać się wyprzedzić. Ciemno jest, za ciemno. Nie widzę. Dobrze, zakrętu. O! Och, całe szczęście, że można było to zniszczyć. Przystanek autobusowy. Okej. Gaz. Gdzie? Na pobocze zjeżdżaj. Dobra. Strasznie ciemno, no kurde, nic nie widzę. Gdzie te światła? Dalej. Oh. Gdzie mnie spychasz? No zobaczcie, jaki cham. Nie, a jak ja bym go zepchnął, to by mi się nic nie stało. Dalej by jechał normalnie. To gnój. Druga pozycja, ale i tak jestem zadowolony. Druga pozycja na tym poziomie trudności. To jest naprawdę duże osiągnięcie. Zobaczymy, ile kasy dostanę. Wcześniej dostawałem po 10 tysięcy, teraz 11. Gra chyba nie warta świeczki. No ale na pewno gra się trudniej, przez to lepiej, myślę. Kolejne zawody, ostatnie już. Spróbuję także tutaj pojechać sobie na tym poziomie profesjonalnym. Jeśli będę miał problem z wygraną, no to zmienię sobie poziom, zmniejszę po prostu. I mam teraz tą symulację. Może troszeczkę samochód jest trudniejszy w opanowaniu, ale myślę, że dam sobie jakoś radę. Znaczy, nie wiem, czy uda mi się pierwszą pozycję zdobyć. Startuję tak ze środka stawki. No ale zobaczymy, co to z tego będzie. Na pewno wiem, że trzeba te zakręty... Oj, tak bardziej już wyścigowo pokonywać, nie tak driftem, tak na, wiecie, na na pełnym gazie, tylko trzeba już tutaj naprawdę tak się postarać troszeczkę. Dobra, widziałem, że tam w jednym miejscu można sobie ładnie skrócić. A spadaj ty stąd! O, widzicie, on waży 1 000 000 ton, ja go nie mogę zepchnąć, mi się z samochodem dzieją cuda. No cholera jasna. To jest właśnie głupie. Oni mnie mogą spychać jak chcą, nie? Lekko cię dotkną i lecisz w kosmos, a ja ich spycham i co? I dupa. Ale dobra. Trochę mu tam lampę uszkodziłem, gnojowi jednemu. Z przodu prowadzi jakiś samochód, nie wiem czy to był ten, co wygrał w poprzednich zawodach. O, no tak, dobrze, dobrze, rzucaj dupą. O, ładnie sobie skróciłem nawet. To głupki. Tak, i tu mogę sobie skrócić. Jakieś zalety, mogę sobie zaraz przyporządkować, ale to zaraz. I tak już tych zalet nie ma tam dużo do wybrania. O tak! Haha! Cwaniaczku! Pięknie! Ciekawe jak mi pójdzie z szybszymi samochodami na tym właśnie trybie profesjonalnym. Podejrzewam, że będzie lipa trochę. O ty gnoju. Tak się wciskasz na Krzysia? O, i tutaj można sobie właśnie skrócić. Trzeba uważać, żeby nie wypaść tam dalej. O, właśnie tutaj. No, ale jednak się troszeczkę nawet opłaca, jeśli się nie wypadnie. Wow! Niezłą sobie przewagę tu wypracowałem już. No, nie spodziewałem się, że w następnym odcinku będę sobie radził z poziomem profesjonalnym. Chociaż są to wolne samochody i tak naprawdę te zakręty można tutaj ładnie sobie poogarniać. Nie trzeba się zbytnio stresować. Zobaczcie, że w lusterkach widzę sobie tego mojego przeciwnika, więc ta kamera poniekąd jest bardziej komfortowa do takiego właśnie ścigania. Widzę go w każdym lusterku dokładnie, czy to w lewym, czy to nawet w prawym, tam jakbym się chciał spojrzeć. Więc jest to naprawdę fajna sprawa w tej grze, że też lusterka są świetnie dozorowane. Drift, a co? Dobra, innym razem. Jeszcze mnie przed metą wyprzedzi. O nie, dobra. Na kamerze z kokpitu się troszeczkę dziwnie driftuje. Ale jest, wygrana w kieszeni na poziomie profesjonalnym. Marzyłem o tym od czasu, kiedy lamiłem strasznie Agerą. No i wybieram sobie Skyline. Gdzie ty jesteś, Skyline? Jesteś tutaj! Oh man, 2002 rocznik. Klasa B. O, możemy coś tutaj jeszcze w klasie B pozmieniać, bo nie jest wymaksowany w tej swojej klasie. Uwaga. Sz. O kurde. Słychać absolutnie wszystko w tym kokpicie. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że ten dźwięk jest troszeczkę za mało wyrazisty. Słychać oczywiście wszystko, ale wydaje mi się, że sam silnik nie jest zbyt dobrze słyszalny. Może gdybym wypieprzył maskę, to wtedy by było lepiej. Ale nie, jest ogólnie, bardzo fajnie brzmi, tylko ten dźwięk nie jest taki wyrazisty. Jak w przypadku innych samochodów, jak na przykład Corrado, czy wtedy mieliśmy tego Mercedesa, prawda? Dobra, zobaczymy, czy to driftuje. Napęd na 4 koła. Coś tam śmiga. Ależ on wygląda, no skumajcie. Nissana Skyline'a dropnąłem w wheelspinie, no to jest szok. To jest szok. Moi drodzy, w następnym odcinku będziemy jeździć sobie właśnie Skyline'em, stuningujemy go, poprawimy mu osiągi. Dostosujemy go może do wyścigu, bo poprawiać tutaj nie ma co, on jest świetny. Wow, on wygląda. Zapraszam was na kolejny odcinek, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem, pa pa.